Prezydent Radosław Witkowski zapowiada remont ulicy Marii Fołtyn i budowę żłobka na Borkach. MOSiR ogłosił przetarg na remont sztucznego boiska piłkarskiego przy ulicy Rapackiego. Wczoraj ogłosiliśmy przetarg, czekamy na oferty do 16 lipca. Enea Wytwarzanie przedłużyła umowę sponsorską z Radomiakiem Radom do końca sezonu 2019-2020. Bardzo się cieszę, że tak zacny i możny sponsor jest z nami. Enea zapowiada kontynuowanie współpracy z Radomiakiem na kolejne sezony ligowe. Katarzyna Kurek, witam w czwartek 2 lipca i zapraszam na informacje telewizji Dami. Radom ma otrzymać 22 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Prezydent Radosław Witkowski już zapowiada, jeżeli radni wyrażą zgodę, to za te pieniądze wyremontujemy ulicę Marii Fołtyn i wybudujemy żłobek na Borkach. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju, pieniądze z Funduszu Inwestycji Samorządowych przekazane przez rząd będzie można wykorzystać m.in. na remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków oraz na budowę lub remonty dróg. Budżet Funduszu Inwestycji Samorządowych to blisko 6 miliardów złotych, 22 miliony ma trafić do Radomia. Dzisiaj śmiało można te inwestycje dalej realizować i zachęcamy pana prezydenta do tego, aby nieco odważniej w tym wszystkim, co jest bez wątpienia pewnym problemem, ale podejmował decyzje inwestycyjne. Prezydent Radosław Witkowski już wie, jak spożytkuje 22 miliony złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych. Pierwsza inwestycja to remont ulicy Marii Fołtyn, która znajduje się w tarnobrzeskiej strefie ekonomicznej. Inwestujemy tak naprawdę w swoje podatki i w miejsca pracy, bo tam stworzymy lepsze warunki rozwoju firmom, których jest tam dużo. I strefa. Kilkanaście tysięcy Radomian korzysta z tej strefy, ma tam swoje zatrudnienie, więc musimy stworzyć dogodne warunki i przedsiębiorcom, i mieszkańcom, którzy w tych przedsiębiorstwach pracują. Druga inwestycja to budowa żłobka na Borkach. Ulica Batalionów Chłopskich, tam mamy możliwość zrealizowania tej inwestycji. Jesteśmy gotowi, nie mamy w tej chwili pieniędzy, więc jeśli mielibyśmy te dodatkowe pieniądze, to będę proponował radnym w pierwszej kolejności realizację tych dwóch inwestycji. Czyli droga na rzecz rozwoju przedsiębiorców i tworzenie nowych miejsc pracy. I po drugie, Radom przyjazny dla ludzi młodych. 11 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Samorządowych trafi do gmin powiatu radomskiego. Trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej gasiło pożar w jednym z domów przy ulicy Kossowskiej. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zgłoszenie o pożarze oficer dyżurny Straży Pożarnej otrzymał przed godziną 10. Przed dotarciem zastępów gaśniczych na miejsce, będący poza służbą w czasie wolnym strażak, zdołał ewakuować z płonącego domu przebywającego w nim niepełnosprawnego mężczyznę. W domu spłonęła kuchnia. Pożar gasiły trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej wspierane drabiną. Boisko piłkarskie przy publicznej szkole podstawowej nr 6 przy ulicy Rapackiego wreszcie zostanie wyremontowane. Wreszcie, bo na wymianę nawierzchni boisko czeka już od kilku lat. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił właśnie przetarg na remont boiska przy ulicy Rapackiego. Boisko przy ulicy Rapackiego wybudowano w 2009 roku, ma wymiary 74x115 metrów. Samo pole do gry w piłkę ma natomiast wymiary 68x105 metrów. Za inwestycję odpowiadała jedna z firm z Kiełpina w województwie pomorskim. Budowa kosztowała ponad 2,5 miliona złotych. Od tego czasu boisko ani razu nie było remontowane. Jego nawierzchnia, jeżeli w ogóle można używać takiego określenia, niewymieniana od 11 lat, jest w bardzo złym stanie. Już jest bardzo zmęczone to boisko. Wczoraj ogłosiliśmy przetarg, czekamy na oferty do 16 lipca. W ramach przetargu wykonawca, w ramach umowy ma wymienić murawę na nową. No i przy okazji wyremontuje płot, który też już jest troszeczkę zdezelowany. Z obiektu korzystają na co dzień uczniowie pobliskiej szkoły oraz grupy dziecięce i młodzieżowe klubu RKS Radomiak. O potrzebie pilnego remontu boiska mówi się od dawna. Prace mają zostać wykonane w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. W gminie Jedlnia Letnisko powstanie kilkadziesiąt kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej. Wartość inwestycji to ponad 28 milionów złotych. Budowa otrzyma także dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego.
Samorząd Mazowsza na budowę sieci kanalizacyjnej w gminie Jedlnia Letnisko przekaże 4 miliony złotych. Jeśli chodzi o te 4 miliony, te 60% inwestycji to będzie Wrzosów i Antoniówka. A więc czekamy na teraz wycenę, aktualizację kosztorysu inwestorskiego i będziemy przystępowali do ogłoszenia przetargu. I jeszcze w tym roku będą prace rozpoczęte i część tej kwoty zostanie spożytkowana w tym roku. W czwartek w Urzędzie Gminy w Jedlni Letnisko umowę w tej sprawie podpisali wójt gminy Piotr Leśnowolski i wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski. Jestem pod olbrzymim wrażeniem przygotowanej dokumentacji 150 km kanalizacji w gminie Jedlnia Letnisko. Serdecznie tego gratuluję i oczywiście będziemy podejmować w dalszym ciągu wspólne starania, aby szukać finansowania na rzecz realizacji tych 150 km. Dziś podpisaliśmy umowę na kilkanaście kilometrów i to dobra informacja dla mieszkańców tych wszystkich miejscowości, w których będzie realizowana ta inwestycja. Jak przyznaje wójt gminy Jedlnia Letnisko Piotr Leśnowolski, na 21 sołectw w gminie w większości brakuje kanalizacji sanitarnej, dlatego ta budowa jest tak wyczekiwana przez mieszkańców. Kilkadziesiąt kilometrów jest już wykonane, a więc realizujemy kolejne etapy, zadanie ogromne, ale jestem optymistą przy takim wsparciu od pana marszałka. Będziemy oprócz tego szukać innych środków zewnętrznych i wydaje mi się, że 4 lata, maksymalnie 5, to jest ten czas, w którym powinniśmy ten projekt zrealizować. Obecnie gmina Jedlnia Letnisko jest skanalizowana w 50%, do 100%, jak informuje wójt Leśnowolski, brakuje około 150 km sieci. Enea Wytwarzanie przedłużyła umowę sponsorską z Radomiakiem Radom do końca sezonu 2019-2020 i zapowiada kontynuowanie współpracy na kolejne sezony ligowe. Współpraca pomiędzy Zielonymi a jedną z największych firm branży energetycznej zaczęła się w kwietniu ubiegłego roku. Wspierany przez Enea Wytwarzanie Radomiak ze względu na epidemię koronawirusa nie mógł przez parę miesięcy rozgrywać swoich ligowych spotkań. Zawieszenie Fortuna pierwszej ligi spowodowało, że zawarte w umowie sponsoringowej zapisy nie mogły zostać zrealizowane przez klub. Enea Wytwarzanie podjęła decyzję o aneksowaniu umowy, wydłużając czas jej trwania do końca lipca 2020 roku. Czasy mamy bardzo ciężkie, ale jest takie polskie powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i to jest właśnie egzemplifikacja tego powiedzenia. Bardzo się cieszę, że tak zacny i możny sponsor jest z nami i mało tego, deklaruje dalszą współpracę. Dotychczasowo umowa sponsoringowa pomiędzy Eneą Wytwarzanie i Radomiakiem wygasała z końcem maja, czyli uwzględniała pierwotny termin zakończenia rozgrywek ligowych. Nowy termin umowy został dostosowany do stanu epidemii i uwzględnia nowy terminarz Fortuna pierwszej ligi. W tych ciężkich czasach nie zostawiliśmy Radomiaka, pomimo tego, że iluś sponsorów Radomiaka pozbawiło środków finansowych ze sponsoringu. My tego nie zrobiliśmy. Aneksowaliśmy umowę, dając szansę Radomiakowi dograć sezon i rozliczyć się z tej umowy. Współpraca pomiędzy Eneą Wytwarzanie a Radomiakiem to jeden z bardzo istotnych elementów funkcjonowania radomskiego klubu. Dziękuję panom prezesom, bo to jest niezwykle ważne. Bez tego wsparcia klub przeżywałby ogromne kłopoty. Być może nie mógłby w ogóle wypełniać swojej roli, cieszyć nas sukcesami. Sezon 2019-20 Fortuna pierwszej ligi zostanie zakończony pod koniec lipca. W 9 odcinku cyklu Retrosport w telewizji Dami na portalu cozadzień.pl pokażemy mecz sezonu 2004-2005 piłkarskiej drugiej ligi pomiędzy Ruchem Chorzów a Radomiakiem Radom. W poprzednim tygodniu zaprezentowaliśmy mecz siatkówki kobiet w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy 1997 pomiędzy reprezentacjami Polski i Finlandii, który odbył się w radomskiej hali Mosir. W najbliższy piątek pokażemy mecz rundy rewanżowej piłkarskiej drugiej ligi sezonu 2004-2005, w którym to Radomiak Radom grał w Chorzowie z tamtejszym Ruchem. W ekipie Zielonych występowali wtedy m.in. Zbigniew Wachowicz, Jakub Cieciura, Tomasz Brzyski, Mikołaj Branfiłow, Jacek Kacprzak, Abel Salami czy Grażyny Wydas Mikulenas. Przypomnijmy, że w tamtym sezonie Radomiak utrzymał się w drugiej lidze po wygranych barażach z Tłokami Gorzyce. Premiera kolejnego odcinka cyklu Retrosport w piątek 3 lipca o godzinie 20.30 w telewizji Dami oraz na portalu cozadzień.pl. Mecz komentował Dariusz Osiej. Przeżyjmy to raz jeszcze. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Dziękuję za uwagę i zapraszam na pogodę. Do zobaczenia.